Silnik, nadwozie oraz pozostałe części samochodu spotykają się w hali montażu głównego. Tutaj samochód przybiera ostateczną postać. Najpierw zakłada się instalację elektryczną. Dzięki niej działają m.in. światła sygnalizacyjne i zapłon. Następnie montuje się kolejno pozostałe elementy. Tak wygląda zakładanie silnika. Jeszcze tylko nalanie benzyny do zbiornika i można ruszać w drogę.